Witam Was tutaj, cześć, tam znasz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem pojawimy się w nowej dzielnicy, w której zbytnio nie mieliśmy jeszcze warszawskich inwestycji, a mianowicie na Bielanach, na Bielańskiej ulicy Sokratesa. I tam będzie dosyć ciekawa przebudowa ulicy, ale o szczegółach i o tym, jak będzie wyglądać na nowo, opowie Wam Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na samym środku ulicy Sokratesa. Przebudowa tej ulicy będzie polegać na zwężeniu pasa jezdni, poszerzeniu pasa zieleni oraz wyremontowaniu drogi rowerowej. Wszystko po to, taki jest cel tej inwestycji, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, ponieważ w ostatnim czasie wydarzyło się tutaj parę tragicznych wypadków. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Nowa ulica dosyć poważnie się zmieni, bo mianowicie, a właściwie już, tak jak Sykut powiedział, została zwężona do jednego pasa i już się nie rozszerzy. To, ile pasów mamy aktualnie, na tym pozostaniemy. Jest to związane głównie z wypadkami, które miały tutaj zdarzenie na przejściach dla pieszych, gdzie po prostu jak jest pod dwa pasy są, no to można wyprzedzić, a to jest niedozwolone i niebezpieczne. Jeszcze do niedawna, czyli przed przebudową, mieliśmy tutaj po dwa pasy samochodowe, ścieżkę dawidową i chodniki po dwóch stronach. No i pasy zieleni pomiędzy ścieżkami dawidowymi a ulicą i pomiędzy ulicą a chodnikiem. Tak to wyglądało. Na nowej projektowanej ulicy zmieni się to dosyć diametralnie. Nie będziemy mieli dwóch pasów, a jeden pas, miejsce do parkowania samochodów, ścieżka dawidowa, chodniki i ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie, gdzie nie ma ścieżki dawidowej, no i oczywiście pasy zieleni pomiędzy wszystkimi tymi obiektami. Nie będę musiał mówić o tym, że jak każda przebudowa nowych ulic, a właściwie starych ulic na nowe ulice w Warszawie, będzie ten multum drzew, krzewów i tak dalej, chociaż ta ulica już nawet przed przebudową, co możecie widzieć na aktualnych zdjęciach, czyli teraz, jest dosyć bardzo zielona. Tam nie można powiedzieć, że nie ma drzew. Wręcz bym powiedział, że to jest jedna z bardziej zielonych ulic, a będzie miała jeszcze bardziej zielonego. Niestety nie będziemy mieli pasa po środku ulicy, gdzie byśmy mieli drzewka. Według mnie to dodaje najwięcej klimatu zielonego na wszystkich ulicach. I najlepszym przykładem takim mamy ulicę Świętokrzyską, gdzie faktycznie na części, nie na całej niestety, tylko na części mamy drzewka po środku i one według mnie bardzo dobrze dodają klimat tej ulicy i takie odczucie, że jest się w zielonym świecie. Także tak to mniej więcej wygląda. Teraz przejdźmy sobie do już konkretów, które tutaj mamy. Aktualnie jest zamknięta jedna jezdnia, ale ruch jest utrzymany dwukierunkowy, jednakże nie można wjechać ze wszystkich ulic, gdyż od strony południowej ulicy, a właściwie konkretnie południowo-wschodniej, możemy wjechać tylko i wyłącznie z parkingów, z żadnej dużej faktycznej ulicy. Uliczki parkingowe lub faktycznie parking mają tylko pozostawione aktualnie wjazdy, oczywiście to jest wjazd przez plac budowy, więc najlepszy, a wszystkie pozostałe ulice zostały zamknięte i nie mają wjazdu na ulicę Sokratesa, przynajmniej w tej fazie przebudowę. Później pewnie będzie to jakoś tam podwrócane i też sądzę, że przez jakiś okres czasu ta ulica będzie jednokierunkowa, bo będzie trudno zrobić dwa kierunki na ulicy, która w przyszłości będzie po jednym pasie. To będzie problematyczne, żeby coś takiego stworzyć. Więc domyślam się, że będzie tutaj prowadzony objazd ulicą Nocznickiego i tamtędy będziemy mogli sobie pojechać. Tutaj, żeby nie było, będzie wjazd też z ulicy Szekspira, ale tylko i wyłącznie w kierunku ulicy Kasprowicza, więc to nie jest dosyć duży wjazd, bym powiedział. I tak, dla mnie, jako osoby, która faktycznie czasami korzystała z tej drogi, głównie korzystałem jako ścieżka dawidowa, jest dużą zmianą to, iż tutaj pojawią się dwa nowe ronda, których w ogóle tutaj nie było, także to jest całkiem ciekawe. Rondo pierwsze pojawi się na łączniku z ulicą Sandora Petofiego, jeżeli dobrze przeczytałem ulicę, oczywiście, standardowo. No i tutaj będzie się znajdować pierwszy z naszych rond. Tutaj okres zaawansowania na razie jest tam rozbiórka aktualnego asfaltu, przygotowanie pod przyszłe nowe rondo, krawężniki i tak dalej. Ale tutaj najmniejszy jest progres, z kolei przy drugim rondzie to zupełnie inna zmiana. Tutaj mamy, będzie to głównie wjazd na parking, tak to jest tutaj oznakowane. To jest ulica, tutaj przy okazji Kaliszówka.
I stąd będzie rondo, właśnie tutaj głównie na parkingi, tak jak mówię, będzie wjazd, no i na ulicy oczywiście Kaliszówka też będzie pozostawione. Wszystkie tutaj te ronda, o których mówię, będą miały wszelkie przejścia dla pieszych. Co prawda właśnie tutaj przy tym drugim rondzie, o którym mówiłem, pierwszym, tam będzie mały problem, ponieważ nie będzie z każdej strony przejść dla pieszych, co trochę minus, bo jednak przy rondach zazwyczaj z każdej strony są przejścia dla pieszych, no ale na to trudno, niech nie będzie. Na każdym rondzie też będą przejazdy rowerowe, nie zawsze przez ulicę Sokratesa, ale przez wszystkie pozostałe ulice po dwóch stronach jezdni będzie właśnie przejazd rowerowy i to na wszystkich skrzyżowaniach też będzie, więc całkiem nieźle. Wydaje mi się, że przejść dla pieszych jest tyle samo lub ciut mniej na nowej ulicy. Na aktualnej ulicy po prostu jest tak dużo przejść dla pieszych, że trudno mi to wszystko zliczyć. Chociaż znajdują się czasami takie dosyć dłuższe obiekty, z tego co widzę, gdzie nie ma faktycznie przejść dla pieszych. I tak, z tego co widzę, jeden tylko jest przejazd przez ulicę Sokratesa na środku mniej więcej naszej całej ulicy. Przy mniej więcej stacji paliw. Także tak to wygląda. Tak jak mówiłem, po stronie północnej będziemy mieli ścieżkę rowerową tak jak teraz. Będzie tak samo nawet szerokości, to jest teraz, tylko pewnie z lepszym asfaltem i po prostu będzie odnowiona. Natomiast co do ulicy części południowej, tam będziemy mieli ciąg pieszo-rowerowy, a na przejściach dla pieszych i gdzie będzie łącznik z jakąś ulicą, będzie też poprowadzony przejazd rowerowy, także nie będzie takich przepisów, że jest ciąg pieszo-rowerowy, ale jak jest ulica, to jest przejście dla pieszych i musisz zejść. Nie, tutaj jest dobrze to rozwiązane, więc to akurat jest na dobrą nowinę. No i tak jak mówiłem, przy drugim rondzie jest trochę inna sytuacja, ponieważ tutaj mamy już trochę bardziej zaawansowaną sytuację. Widzimy już przyszłe rondo. I możemy dokładnie zobaczyć już przyszły obrys, jak mniej więcej rondo będzie wyglądać, krawężniki i tak dalej. Trochę tego tu jest, to bardzo ładnie tutaj wygląda i widać, że całkiem szybko im te prace idą, co cieszy, bo zawsze wszystkie roboty i prace byśmy chcieli, żeby szły jak najszybciej. I tutaj powiem taką dobrą nowinę, bo powiedziałem na początku, że wszędzie będzie po jednym pasie na całej ulicy Sokratesa. To nie do końca prawda, ponieważ na końcach ulic, tam gdzie się łączy jest faktycznie z większym skrzyżowaniem świetnym, tam będzie rozjazd tutaj przy ulicy Kasprowicza na dwa pasy, z czego wjazdowe pasy to będą aż trzy, z wysepką i wjazdem do Lidla, który aktualnie jest już trochę nie w kondycji, ale o tym powiem na sam koniec. I z drugiej strony będzie podobna sytuacja, z tym razem tutaj będziemy mieli trzy pasy do wyboru pasu i skrętu i jeden pas wjazdowy. I przy okazji właśnie tutaj przy ulicy Wólczyńskiej, tam gdzie daleko był ten przystanek autobusowy Bogusławskiego, on cały czas będzie daleko, niestety na Sokratesa, co minus według mnie, ale będzie z ładną wysepką, więc całkiem nieźle. Oczywiście wszystkie przystanki tutaj będą z wysypkami i wiadami przystankowymi, prawdopodobnie przeniesionymi ze starych przystanków. I tu też jeszcze jedna ważna wiadomość, co do przystanku autobusowego, który się znajduje mniej więcej na środku ulicy Sokratesa, zespół Tołstoja, on będzie tak samo jak teraz lub nawet jeszcze bardziej od siebie oddalony, jeżeli chodzi o miejsca, ale będzie z wysepkami, więc nieźle. W ogóle ten zespół przystankowy jest dosyć ciekawy, bo przystanki od siebie są dosyć daleko oddalone do tego stopnia, że pomiędzy nimi będą aż dwa przejścia dla pieszych, co jest dosyć ciekawe. No ale no cóż, tak tutaj to zrobili, więc tak to będzie wyglądać. Przy okazji oczywiście przypominam, po stronie południowej będziemy mieli miejsce do parkowania. No i to całkiem nieźle tu będzie wyglądać. Mniej więcej tak wygląda nowa ulica Sokratesa, co właśnie przed chwilą usłyszeliście ode mnie i zobaczyliście, jak wyglądają aktualnie roboty. Aktualnie roboty, jak widzicie, wyglądają na takim zaawansowanym etapie, jak po prostu jedna jezdnia, która jest aktualnie wyłączona z ruchu, na niej jest wyryty właściwie wzór nowej ulicy i gdzie wszędzie będą nasze krawężniki i tak dalej. Także to całkiem nieźle wygląda. Dzięki czemu możemy przy okazji mniej więcej widzieć, jak cała nasza ulica już faktycznie, nie tylko w projektach i wizualizacjach, będzie wyglądać. To tyle z części głównej. Połączymy się teraz z Jakubem Sykutem, który jak zawsze ma dla nas jakąś ciekawostkę. Halo, halo? Na ulicy Sokratesa mają powstać dwa ronda. Jak wpłynie to na ruch samochodowy? Zobaczymy, tego jeszcze nie wiemy. Za to ruch autobusowy zostanie taki, jaki jest. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z zakamuflowanym idealnie kablem od mikrofonu, Jakub Sykut.
No i dziękujemy Tobie. Tutaj przy okazji mówiłem o Lidlu, że powiem na sam koniec. Sytuacja przy Lidlu jest taka, iż Lid faktycznie się spalił już dosyć dawno temu, bo około pół roku temu. No i do tego czasu na razie nie został odbudowy. Wygląda z góry komicznie, bo nie ma całkowicie dachu, a większość elementów została, jak szyby i okna, drzwi, co jest dosyć ciekawym elementem. I powiem Wam szczerze, wygląd naprawdę, jak dla mnie przynajmniej, zabiera trochę dech, bo czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem z góry. I ogólnie czegoś takiego w ogóle nie widać. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiału, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I możecie też mnie wspierać obok przycisku subskrybuj. No i na koniec powiem Wam taką ciekawostkę techniczną. Ja aktualnie, jeżeli słyszycie jakieś różne ciekawe dźwięki w ogóle podczas tego całego odcinka, to za to przepraszam, ale nagrywam go na Warszawie Zachodniej. Siedzę sobie tutaj na tym łączniku z pedałem 8 pomiędzy pedałem 5. No i dosyć ciekawie to się odbywa. Tutaj za chwilę też będę montować ten odcinek. No i sobie siedzę i jest całkiem przyjemnie i w ogóle tylko zimno, bo jest godzina 6. Nagrywałem wschód słońca nad zachodnią, niestety pojawiły się chmury i nie wyszło to najlepiej. No ale tak czy siak. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film, bo ten film z tego co wiem pojawi się w czwartek. To kolejny film, czyli w piątek, to będzie Q&A, czyli całkiem ciekawie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!